Na co dzień służą ludziom, a raz w roku dzielą się największym darem życia. Mowa o tarnobrzeskich strażakach, którzy zorganizowali akcję poboru krwi w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej. To już czwarty raz, kiedy Państwowa Straż Pożarna w Tarnobrzegu postanowiła zorganizować akcję oddawania cennego daru, jakim jest krew. W tym roku pandemia nie pokrzyżowała tego planu i strażacy ramię w ramię z mieszkańcami ochoczo przystąpili do stanowisk przygotowanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa. My strażacy często mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie jesteśmy świadkami zdarzeń, w których osoby potrzebują tej krwi, tracą dużą ilość krwi, są w stanie zagrożenia. Dlatego ta nasza akcja, staramy się ją organizować cyklicznie. W tym roku również postanowiliśmy sobie za cel, żeby tą akcję zorganizować, dlatego że jesteśmy świadomi, że tej krwi na rynku medycznym naprawdę potrzeba właściwie ciągle. Spore zapotrzebowanie na krew przyciągnęło równie dużą liczbę mieszkańców. Cieszymy się, dlatego że jakby na nasze zaproszenie odpowiedziało bardzo dużo osób i to nie tylko naszych funkcjonariuszy strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ale również strażaków ochotniczych straży pożarnych. Również są osoby cywilne z miasta, które chciały podzielić się tym bezcennym darem. Podczas akcji pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa pobrali ponad 17,5 litra krwi.